Siema. Tutaj Dziki. Opowiedz to. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w miejskim ogródku i męczymy się z domkiem. Nie nagrywaliśmy ogólnie za wiele. Właściwie to nic nie nagraliśmy, bo nie nadawałoby się to do puszczenia. Tyle, ile przekleństw tu poleciało i ile złości się wydobyło, to lepiej nie puszczać, bo potem będziecie mówić, że za dużo przeklinamy, więc zostawiamy to dla siebie. I co? I dzisiaj robimy kolejne rzeczy, znaczy jak skończymy, teraz zostały nam tylko drzwi, ale jest nierówno skręcone, bo tutaj mieliśmy dekarza, co nie za bardzo mu szło. Nie ma zeza, ale mu nie szło. No i co? A dzisiaj mamy w planach, zaraz obrócę kamerkę i wam pokażę, co mamy w planach. Dzisiaj w planach jest układanie drewna, zrobienie na niego stojaka tu przed tym domkiem. I co jeszcze jest w planach? A, przywieziemy kostkę. Przywieziemy, tak, taką kostkę przywieziemy, więcej jej, bo chcemy ją tutaj też ułożyć, żeby było luksusowe wejście i żeby można było przejeżdżać taczką bez problemu. Albo rowerami, albo kosiarką, albo czymś tam. No w każdym razie jeszcze chcemy nawieźć tutaj ziemi trochę. Tam przed płotem mamy więcej. O, w to miejsce, bo tutaj dosyć dużo jej brakuje. I moja mama wykopała floksy i chcemy je tutaj dać, żeby trzymały tą ziemię, żeby od tarasu w dół ziemię nam te floksy przytrzymywały, żeby ona nie opadała. No ale tu trzeba zrobić porządku sporo, więc nie wiem, zobaczymy. Choinki przerastają od sąsiadki, to jest moje ulubione po prostu, że ktoś sobie coś posadzi, a potem o to nie dba. Więc wczoraj już, jak miałam chwilę, to tutaj wykrychałam część, jak widać, i tu będę potem to porządkować, bo nie chcę, żeby one tu przerastały, a chcę sobie potem sadzić tu kwiatki albo jakieś tam, nie wiem, inne rzeczy, zobaczymy jeszcze. No, także to jest plan na dziś, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy jeszcze jeden plan, ale nie wiem, czy dzisiaj zaczniemy, bo jak na razie idzie nam powoli. A poza tym cały ten domek był obklejony taką folią i chłopaki, jak to skręcały, to jej nie zdjęły, więc musieliśmy zdejmować jeszcze folię, w sensie ja musiałam. Także no, to na grubo od razu. Tak, Adrian montuje teraz drzwi. I to będzie koniec. Chciałbyś coś powiedzieć? Jebać chińskie domki na narzędzia. Dokładnie. Nie, jakaś małpa jest w środku. Otwórz drzwi. I pokiwaj jej do publiczności. Coś chyba nie pikło. I po co mnie tak waliłeś? One się dotrą. Adrian wymyślił taki stojak z palet na to drewno. Tylko musimy go trochę dociąć, żeby szedł równo z tą kostką. Bo domek już dosunęliśmy na maksa do tyłu, a i tak jeszcze trochę miejsca braknie, także musimy dociąć paletę. Z jednej strony będzie jedna i z drugiej będzie druga i będziemy wkładać tam to drewno. A czy ty chcesz robić jakieś boki, tak? Jeszcze do tego? Z desków, jo. Boki z desków będą. Idziemy po zwykłą paletę jeszcze. Dobra. Wrócić od tej. Może bym jakąś kreskę narysował, a nie mam czym. Możesz tym gwoździem. Jak zwykle. To jest tak, profesjonalna robota. Dlatego Dziki pokazują, jak nie robić. Jakaś kreska, coś ten.
I co, dobrze jest? Pani, kto teraz robi dobrze? Wczoraj właśnie rozmawialiśmy o tym, że Adrian ma zrobić porządnie coś. BHP na wysokim poziomie. Słuchajcie, koło tych choinek wyrasta coś takiego. Nie wiem, czy widać tego liście. No o, coś takiego. To jest takie dosyć duże i ma takie macki. Jakbyście napisali mi, co to jest. Bo nie wiem, czy to zostawiać, czy wycinać, ale raczej to wytnę, bo mi to tak przerasta przez spodni w 5 i w 9, no nie wiem, zobaczymy. Ale jak wiecie co to, to dajcie znać. Ja wczoraj poobcinałam jeszcze maliny. Wszystkie. I tutaj docięliśmy trochę czereśni. Także działania się odbywały już wczoraj. A ty co tam? Oj co? Młotkujesz. Potrzebujesz ten łom? Łom może być łatwiej. To mam iść? Drugi raz. Ale co? No już nagrywam. No dobrze, a ja stoję. Adrian przed chwilą powiedział: Matko Bosko, jakby stąd było. Patrzcie, nic nie jest cięte. Magia. Co do milimetra. Widzicie, jak pasuje? W ogóle nie dociskam palca. No i to jest to jak na drewno. Proszę bardzo. Tu śmieci, zaraz będziemy je wywalać. Przywiozłam worek. A ja w tym czasie obcinam choinki sąsiadki. Nie moje, sąsiadki. Przestań mi wkładać palec. Poproszę o kluczyk. W kieszeni jest. Adrian! Masakra z nim jest, no więc obcinam. Tego nie chcę. I robię porządek, bo tam będziemy sadzić floksy, a tu właśnie mamy dwa wiadra i trzecie jest w samochodzie, bo Adrian posadzi je na zadupiu, jak w tygodniu, jak będziemy. A tam też chcemy, żeby trochę ich było. No, a ja tu oczyszczam teren i robię miejsce przede wszystkim na coś innego niż choinki. Powiem wam tak, że można robić żywopłoty na naprawdę super rzeczy, jest naprawdę super drzewek, krzewów, a nie z tych zasranych kurna świerków, tui i sosen i w ogóle wszystkiego innego, nie? Po prostu no dramat. I jeszcze tutaj kwaśno mi będzie, a ja nie chcę, żeby mi tu było kwaśno. Bez sensu. Bez sensu. Zrobiłam profesjonalny staż. Hop. Nie wiem, co się ma. Nie mam problemu. Patrzcie. I ile? 15 minut. I to jak na drewno ogarnięty, nawet ustawione wszystko, idealnie. Teraz jeszcze na drugą stronę, prawda? I będzie pięknie. A gdybyście się zastanawiali, co ja robię, to wciąż to samo. Ha, 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 ha. Taki żarcik, proszę bardzo. Znaczy nie żarcik, to prawda. No. Boki zrywać, dokładnie. Tą część, którą chciałam mieć ogarniętą, właśnie ogarnęłam. Czyli do tego drzewka tu słupka. No ale jeszcze tu całe zostało. W tą stronę. Znaczy ogólnie to jest jakiś żart. No a tu cała kupa. Tam Adrian kończy drugi stojak na drewno.
No i tutaj będziemy przywozić zaraz ziemi. Znaczy, jak to ogarniemy. A w międzyczasie jeszcze pojechaliśmy po dodatkową kostkę, bo tak jak mówiliśmy, tutaj będziemy wykładać jeszcze, żeby była równa ścieżka. No więc musieliśmy ją przywieźć. W porządku, w ciąg dalszy. Teraz Adrian poszedł już ogarniać ziemię, a ja tutaj ogarnęłam ten pasek od tego miejsca tutaj. I będziemy tutaj dosypywać ziemi. No musi się zrównać tu z tym. I jak dosypiemy ziemi, to będziemy sadzić floksy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jedzie on. Przywiezie ziemię. A, to na kompost. To wiesz co, to stań tu taczką, to ja ci dołożę to, co leży tu jeszcze. I pójdzie to na kompost wtedy. Jesteś zadowolony z dnia dzisiejszego? Nie. Czemu? Nie wiem. Bo muszę pracować wieczorem. A, to prawda. Dobra, wrzucam resztę na kompost. No powiem wam, że to jest dramat, w sensie to. Te choinki, ja nie mogę ich dzisiaj przeżyć, bo cały dzień tu ryję po prostu i ogarniam. Jest pełno korzeni tu pod spodem od tych choinek. Ja nie wiem, co mi tu będzie rosło. Mam nadzieję, że te floksy dadzą radę, bo one tak bardziej idą po ziemi niż do środka, ale ogólnie to jest po prostu no, masakra, więc odradzajcie sąsiadom sadzenie choinek. Gdybym ja wiedziała, że będę tu mieszkać kiedyś, to nie wiem, może bym jej odradziła, że nie ma sadzić tych choinek. W każdym razie jestem dzisiaj oburzona. I no, a nie pociesza mnie fakt, że tam, po przeciwnej stronie ogródka są tuje, więc sztos, ogólnie powiem wam, sztos. Także dzisiaj ogarnęłam dół, a górę muszę pożyczyć takie, wiecie, taką piłę czy nożyce od dziadka, wejść na drabinę i wziąć to po prostu równo. Z płotem obciąć, bo tymi nożycami po pierwsze tam nie dosięgam, a po drugie idzie się zarąbać. No, także tak to wygląda chwilowo od płotu o Jezu, się wyrżna, od płotu odstaje. Ale no, ale będę to robić przy okazji. No, a tu proszę, piękna dziura. Nie wiem, co z nią zrobić. W sensie, no, jest pięknie, nie? Partia ziemi przywieziona docelowo, ma to tak mniej więcej wyglądać, ale jeszcze dużo jej brakuje. Adrian widzę wiezie następną taczkę, no i tu będziemy sypać. Wysypuje się kupa z majtów. Skąd wiedziałaś? Bo ja wiem najlepiej. Z tego miejsca zmęczeni jak psy żegnamy was serdecznie. Broda mi posiwiała. No ewidentnie. Widzimy się w następnym odcinku. Mnie nie będzie, Adrian będzie. Nie aktorzy. Pa. Resztę dzisiaj kończymy bez ekipy filmowej. No, do nara. Widzenia. Prawie nic nie widać, ale jest posadzone. Więc na dzisiaj robota skończona, to pewnie Adrian wrzuci na sam koniec. No to jeszcze raz trzymajcie się ciepło. Buziaki. Malujemy abisynkę. Adrian maluje, a ja nagrywam jak zawsze i kopię piłkę psu. Proszę. No, także taka sytuacja, wykorzystamy ją później, zobaczycie do czego. To jest pierwszy krok. Do czego pierwszy krok, Adrian? Do tajnego projektu. No właśnie. No sorry, piesek mi piłkę kopnął. Nie kopnęła. Przestrzeliła. Pokrótce omawiam proces malowania. Należy malować hammerlightem z pędzla po cienku, po brudzie.
I wtedy będzie dobrze. I wtedy zadziała. Tak. To już. To zajęło ci całe 13 sekund. 5 minut roboty i robota wykonana na dzisiaj. A jak? Odejdź krok do tyłu. Profesjonalnie. O, z tej odległości to się ogląda. No i bardzo ładnie to wygląda. Idealnie, panie. Takie rzeczy. Ekonomicznie, jedna nakrętka farby. No widzicie, cały baniak stoi. To jest do żuka farba. No, farba do żuka na jakąś abisynkę. Kto to widział?